Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło, jestem wiceprezeską Fundacji Wspólnota Pokoleń i dzisiaj jest ze mną pan mecenas Kamil Hupajło. Dzień dobry, witam państwa. Współtwórca regulaminu do konkursu Złoty Wiek, granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów, który jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Spotkaliśmy się po to, by analizować regulamin, który w swoich zapisach jest dość zawiły i mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy Państwu go zrozumieć. Słowem wstępu powiem o celu całej inicjatywy, ponieważ zależy nam na tym, by aktywizować środowisko senioralne. Także chcemy tym konkursem zachęcić seniorów, ale także osoby, które działają na ich rzecz, by badać potrzeby tej grupy i swoimi działaniami odpowiadać na nie. Czyli by, ujmując to innymi słowami, by realizować projekty na rzecz grupy senioralnej, które mają ją aktywizować, upamiętniać, zachęcać do spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, do korzystania z oferty kulturalnej miasta czy gminy. To tylko niektóre z naszych celów, resztę można doczytać w regulaminie. Tak, ja jeszcze dodam, że generalnie struktura tego konkursu, i to też wynika z regulaminu, pokazuje, że mocno premiowane są takie organizacje czy takie grupy, które są młode, które nie mają jeszcze doświadczenia. I jednym z celów, który jest takim celem dodatkowym tutaj, jest aktywizacja też osób, które jeszcze nie brały udziału w realizacji takich działań na rzecz społeczności senioralnych czy innych generalnie działalności pożytku publicznego. I mają szansę się w tym sprawdzić, czy zrealizować jakiś projekt. Także takie grupy są na pewno promowane i to też wynika z regulaminu. Oczywiście to nie jest wprost wskazane, ale z założeń konkursowych i założeń regulaminu to wynika. Może zaczniemy od tego, że mamy takie trzy kategorie finansowe mikrograntów. Czyli konkurs zakłada, że są trzy odrębne pule finansowe, o które mogą ubiegać się grantobiorcy czy wnioskodawcy. W poprzednim filmiku mówiliśmy o tym, kto może być tym wnioskodawcą. Tutaj może tylko wymienię, że jest to młoda organizacja pozarządowa, grupa nieformalna i grupa nieformalna z patronem. I przejdziemy teraz do tych kategorii finansowych. Są trzy kategorie finansowe, w ramach których te mikrodotacje będą rozdawane. One są wyznaczane przez kwoty, które są kwotami tak naprawdę minimalnymi, o tym też zaraz powiemy, w wniosku, na który ten konkurs musi być rozpisany, czy ten projekt musi być rozpisany, może nie konkurs. Pierwszą kategorią jest kategoria w wysokości 4000 zł brutto, tu mówimy o kwotach brutto wszędzie. Druga to jest kwota 10 tysięcy i trzecia to jest kwota 20 tysięcy brutto. Co ważne, to są kwoty minimalne, tak jak powiedziałem, czyli jeżeli wniosek będzie złożony na kwoty mniejsze, nawet o złotówkę, czy nawet o jeden grosz, nie będzie spełniał tego warunku tej kwoty 4, 10, 20 tysięcy, czyli będzie na przykład na 3999 zł, to wniosek jest na dzień dobry pozostawiany bez dalszego biegu, co oznacza, że w ogóle komisja konkursowa nie będzie się nim dalej zajmować, tak? Nie będzie też komisja wzywać do uzupełnienia i nie będzie można tego wniosku poprawić, nawet bez wzywania do jego poprawienia. To jest błąd krytyczny, który eliminuje wniosek w ogóle z dalszego procedowania. Także prosimy o tym pamiętać, to mówimy o tej kwocie poniżej. Jeżeli jest kwota powyżej, to już może być, przy czym wtedy ta kwota powyżej musi być pokryta ze środków własnych wnioskodawcy. I mogą to być środki własne finansowe bądź niefinansowe, czyli osobowe albo rzeczowe. Wtedy wycenia się taki wkład własny pracy wolontariuszy i na zasadzie deklaracji wskazuje w pozycji budżetowej, jaka to będzie kwota. Podobnie z wkładem rzeczowym, czyli wkładem rzeczowym na przykład może być użyczenie sali przez patrona albo przez jakąś inną organizację pozarządową. Zgodnie z regulaminem uprawniony wnioskodawca będzie składał wniosek za pomocą generatora, który jest dostępny na stronie internetowej w
Fundacji Wspólnota Pokoleń. Informacja z wyprzedzeniem, od kiedy generator będzie aktywny, oczywiście pojawi się zarówno na stronie Fundacji Wspólnota Pokoleń, jak i na portalu NGO. W szczególności w tym wniosku składanym przez generator będzie trzeba wskazać osoby do reprezentacji, główny cel projektu, odbiorców, także sposób promocji i upowszechniania rezultatów, harmonogram, jak i oczywiście skonstruować prawidłowy budżet mieszczący się w tych trzech kategoriach finansowych, czyli albo 4 tysiące, albo 10 tysięcy, albo 20 tysięcy złotych brutto. Przyjrzymy się teraz budżetowi i temu, jakie wydatki są kwalifikowalne, jakie są niekwalifikowalne, czyli co można w tym budżecie tak naprawdę zawrzeć. Tak, dodaliśmy do regulaminu w drugiej edycji paragraf 4a, który mówi właśnie o kosztach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach konkursu. Koszty kwalifikowalne są stworzone, czy definicja kosztów kwalifikowalnych jest stworzona w taki sposób, że są wymienione pewne kategorie otwarte, w ramach których komisja konkursowa ocenia, czy te przesłanki tam wypełnione są spełnione. I ja proponowałbym przejście sobie po kolei, tych punktów jest kilka dosłownie, i o co w ogóle chodzi w tych kosztach, bo wydatki w ramach konkursu, jak mamy w regulaminie, są kwalifikowalne, jeżeli są niezbędne, to jest punkt A, do realizacji projektu, tak? Niezbędne, czyli bez nich konkurs nie mógłby się odbyć, albo nie mógłby się odbyć w takiej formie, jak jest założony w budżecie czy we wniosku. Punktem drugim jest to, że te wydatki są racjonalne i efektywne. To jest ocenna oczywiście przesłanka, która mówi o tym, że każdy koszt musi być racjonalnie uzasadniony, tak? Zdrowy rozsądek tutaj bierzemy pod uwagę. Oczywiście ten zdrowy rozsądek tutaj tak naprawdę jest po stronie najpierw wnioskodawcy, a później komisji. I to komisja ocenia, czy ta racjonalność została zachowana. Tak, czyli kwoty powinny być po prostu uśrednione, prawda? Sprawdzamy z danego województwa czy powiatu, jakie są stawki. Tak, to oczywiście w zależności o czym mówimy, natomiast racjonalność czy ta badanie cen rynkowych i zachowywanie cen rynkowych jest jednym z elementów racjonalności wydatków. I one są oczywiście efektywne, czyli wydatek musi się przełożyć na konkretny efekt, czyli za dany wydatek musimy osiągnąć pewien efekt. I tylko w ramach tej kwoty ten efekt jakby musi być, czyli ta kwota ma zagwarantować osiągnięcie efektu i jest wtedy efektywny, tak? Jeżeli kwota jest za wysoka, a mimo wszystko ten efekt będzie osiągnięty, to ona będzie już wtedy nieracjonalna, tak? Czyli też nie spełni warunku z tego punktu, będzie co prawda efektywna, bo osiągniemy efekt, ale będzie nieracjonalna, bo będzie nierynkowa chociażby. Zawyżona. Tak? Zawyżona na przykład. Punkt trzeci mówi o tym, że koszty zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu. Tutaj mówimy o tym, to szczegółowo regulamin omawia, jak możemy wydatki, znaczy z jaką datą wydatki muszą być ponoszone. No i one muszą być w tych datach, które są w regulaminie przewidziane, poniesione. No jeżeli są poza tymi datami, to po prostu nie spełniają kwestii tego faktycznego poniesienia, czy daty faktycznego poniesienia, nie spełniają definicji na dzień dobry też wydatku kwalifikowalnego, tak? Bo to od razu tego, czego nie powiedzieliśmy, te wydatki muszą być, te wszystkie punkty muszą być spełnione łącznie. Wypada jeden, to wypada w ogóle koszt kwalifikowalny. I niestety wtedy fundacja wzywa do zwrotu środków. Tak, jeżeli zostały wypłacone oczywiście. Tak. To może być tak, że w ogóle nie przyznane, projekt się nie rozpocznie, bo nie zostanie przyznany ten środek, bo ta ocena merytoryczna będzie negatywna. Kolejny punkt to są koszty udokumentowane. To może tutaj powiesz coś więcej na ten temat? Tak, koszty udokumentowane to znaczy, że za każdą operacją finansową musi stać jakiś dokument, czyli albo to będzie faktura. Faktura może też być połączona z umową, w której będzie wyszczegółowione i bardzo dokładnie określone, jakie będą, powiedzmy, obowiązki instruktora. I tutaj rozwinę, że powiedzmy byłaby grupa nieformalna, która by chciała zorganizować warsztaty jogi dla seniorów. W tym celu zatrudnia instruktora jogi, z którym zawiera stosowną umowę. W umowie zawiera harmonogram realizacji tych warsztatów oraz wynagrodzenie. I oczywiście do tej umowy potem instruktor albo wystawia fakturę, albo księgowość przygotowuje rachunek. W przypadku grupy nieformalnej opłaty będzie wykonywała Fundacja Wspólnota Pokoleń
I faktura także będzie wystawiona na Fundację Wspólnota Pokoleń. Także my tutaj byśmy wspierali tą grupę nieformalną w dokumentowaniu tych wydatków. I kolejny taki bardzo ważny punkt to to, że każdy wydatek, aby być kwalifikowalny, musi być ujęty w budżecie projektu. Czyli Państwo składając wniosek, musicie przewidzieć wszystkie możliwe koszty, które się będą wiązały z realizacją tego projektu. Jeśli w ramach realizacji projektu powstanie jakiś wydatek nieprzewidziany w budżecie, to on nie będzie kosztem kwalifikowalnym i nie będzie można go rozliczyć w ramach projektu. Kolejne dwa punkty. To jest to, że kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione zgodnie z regulaminem i odrębnymi przepisami. Tutaj mówimy tak naprawdę o takich ogólnych zapisach, które pozwalają nam zapewnić zgodność generalnie z prawem tych wydatków. I choćby odnosząc to do tego, do wyłączeń, które też zawarliśmy w regulaminie, co nie może być na pewno kosztem kwalifikowalnym. To takich kilka przykładów, bo dodaliśmy to, te przykłady po to, żeby ułatwić rozumienie. Ważnym na przykład kosztem, który nie jest kwalifikowalny, jest podatek VAT w określonych sytuacjach. To jest dość skomplikowane dla osób, które może nie biorą udziału w rozliczaniu księgowym projektów, czy generalnie prowadzenia organizacji. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dana organizacja, bo to tak naprawdę będziemy mówili o organizacji, no grupa nieformalna tutaj nie będzie VAT-owcem. No, ale patron już będzie, tak. Może być, nie musi, tak, bo to tak. Też zależy od statusu tego, czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jeżeli ma możliwość, mówiąc kolokwialnie, odzyskania tego VAT-u, to ten koszt nie będzie kosztem kwalifikowalnym, bo on dla niego jest tak naprawdę neutralny i kwota jest podawana netto, bo te pieniądze do niego wracają. Natomiast jeżeli grupa nieformalna pokrywa, no, czy z patronem, to ten patron nie jest VAT-owcem, pokrywa pewien wydatek, nie ma możliwości odzyskania, no to kwota tego VAT-u musi być ujęta w kwocie globalnej danego wydatku, czyli kwota musi być podana w kwocie brutto, a nie kwocie netto. Jeżeli mamy więc odliczenie VAT-u, czyli odzyskanie tego VAT-u, podajemy kwoty netto. Jeżeli nie mamy możliwości odzyskania VAT-u, podajemy kwoty brutto i wtedy ten VAT jest kwalifikowalny. W przeciwnym razie jest kosztem niekwalifikowalnym, nie zostaje pokryty ze środków na realizację zadania. No i tych przykładów jest dość dużo, chociażby nieruchomości nie można sobie kupić w ramach tego projektu, no bo to jest zupełnie inny cel, no jakby to jest sprzeczne z założeniami całego projektu. Jakieś leasingi, amortyzacje, no to z tego to wynika, że chociażby leasing, że leasingi to są umowy zawierane tak naprawdę wieloletnie, czy na wiele miesięcy i one raczej nie będą się mieściły w tej racjonalności wydatków, no i przede wszystkim nie będą ponoszone w datach, które są tutaj datami kluczowymi w ramach tego projektu. Także jest tych przykładów trochę, ja ich nie będę wymieniał. Prosimy się zapoznać z regulaminem. Zadbaliśmy o to, żeby to w regulaminie się pojawiło. Pojawi się też na pewno w najczęściej zadawanych pytaniach, bo to jest dość trudne. Oczywiście można też zgłaszać tutaj się na z pytaniami mailowymi na granty @wspólnotapokoleń.pl i dopytywać o pewne rzeczy, natomiast mam nadzieję, że tutaj teraz będzie już dużo łatwiej to zrozumieć. Tak, ja jeszcze wyjaśnię, że w obrębie budżetu będą zasadniczo dwie kategorie finansowe, a mianowicie koszty merytoryczne i koszty obsługi zadania publicznego. Koszty merytoryczne łączą się również z promocją zadania i upowszechnianiem rezultatów i to są oczywiście kwalifikowalne wydatki. I koszty obsługi zadania publicznego, czyli tutaj może być przykładowo wynagrodzenie dla koordynatora oraz wynagrodzenie dla księgowej, czyli koszty obsługi finansowej zadania. Oczywiście ten koszt kwalifikowalny będzie tylko w przypadku młodej organizacji pozarządowej oraz młodej organizacji, nie młodej organizacji, tylko grupy nieformalnej z patronem. Już w przypadku grupy nieformalnej bez patrona, czyli kiedy rolę patrona spełnia organizator, czyli Fundacja Wspólnota Pokoleń, koszty obsługi księgowej są po naszej stronie, czyli jest to koszt niekwalifikowalny. I te koszty obsługi zadania publicznego nie mogą przekraczać 25% z wnioskowanej kwoty dotacji. I jeszcze jedna rzecz też do uzupełnienia.
jest możliwość zrobienia przesunięcia. Jeżeli by się okazało, że rzeczywiście w trakcie realizacji zadania okazało się, że pewien koszt został źle doszacowany, to w obrębie jednej kategorii finansowej jest możliwość dokonania tego przesunięcia również do 15% wartości tej całej kategorii. Czyli wyjaśniając, może to być przesunięcie zrobione w obrębie kosztów merytorycznych albo w kosztach obsługi zadania publicznego. Nie można już pomiędzy tymi dwiema kategoriami dokonywać przesunięć finansowych. Te rzeczy akurat, które tutaj Gosia mówiła przed chwilą, wynikają nie bezpośrednio z naszego regulaminu, chociaż oczywiście są pewne odniesienia. Natomiast ja zwracam bardzo szczególną uwagę na to, że Państwa jako wnioskodawców obowiązuje nie tylko regulamin, który jest na stronie Wspólnota Pokoleń, ale też regulamin programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 21-30 i on jest dostępny na stronie nif.gov.pl. Także z tym koniecznie Państwo musicie się zapoznać, oprócz z regulaminem dostępnym na stronie Wspólnota Pokoleń, ponieważ on normalnie obowiązuje tak jak ten regulamin, a tam jest dużo szczegółowych rozwiązań, których nie ma w regulaminie tym podstawowym. A gdy pojawią się dodatkowe pytania, oczywiście zachęcamy do ich zadawania za pomocą maila granty@wspólnotapokoleń.pl. Także na dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy do składania wniosków.